no tak, jak mi widzicie, to polityka senioralna, ale ona nie ma wieku, pamiętajcie o tym. Kochani, jak wiecie, hasłem przewodnim moich ostatnich 3 miesięcy jest bon senioralny. Podjęłam się tego ważnego i nowatorskiego rozwiązania także w trosce o los polskich kobiet. Bo to my, kobiety, żyjemy dłużej, ale to też na nas częściej spadają obowiązki, spoczywają obowiązki opieki nad naszym ukochanym bliskim, na przykład rodzicem, który wymaga wsparcia. To my, kobiety, częściej podejmujemy decyzje o tym, żeby zrezygnować z pracy. Mamy często dylematy, praca czy rodzina, ale jednak często z tej pracy rezygnujemy, bo nie ma się kto bliskim zaopiekować. Dlatego nie sztuką jest wypłacić jednorazowe świadczenie, ale za to jednorazowe świadczenie nikt opieki sobie nie kupi. Sztuką jest zbudować cały system usług, cały system wsparcia. Dlatego bon senioralny, o którym mówimy, on będzie miał w pierwszym etapie za zadanie przygotować cały rynek usług, te ręce do pracy, których dzisiaj tak bardzo brakuje. Bo ktoś musi zaopiekować się w miejscu zamieszkania. Wiele kobiet dzisiaj, szczególnie po 60 roku życia, opiekuje się w sposób nieformalny innymi seniorami. Czas, żeby kobiety mogły zostawać na rynku pracy, żeby ich emerytury były wyższe, a zarazem te, które pracują w tej opiece nieformalnej, żeby miały płacone składki z tytułu tej pracy i żeby ich emerytury też były wyższe. I my to właśnie robimy. Premier Donald Tusk powiedział w swoim exposé: zbudujemy najnowocześniejszą w Europie politykę senioralną. I właśnie, mówię z pełną odpowiedzialnością, my ją budujemy. W rok czy dwa nie zmienimy trendów demograficznych. Mało tego, starzejące się społeczeństwo to proces globalny i nieodwracalny. Dlatego musimy ten cały system zbudować. I go budujemy. Właściwie jest gotowy. Krok po kroku, moduł po module, etap po etapie. I może warto dzisiaj, właśnie w tym szczególnym dniu, żeby w Polskę popłynęło takie przesłanie. Polko, seniorko, kobieto pracująca. Nie chcemy dawać tych pustych życzeń, kwiatków, tych talonów, o których była mowa kiedyś w przeszłości, tych goździków. Tylko chcemy dać ci, nam wszystkim, system wsparcia, który da ci szansę w przyszłości na rozwój i aktywność. I to jest nasze zadanie.